Szczęść Boże, Anna Wiejak, witam po raz kolejny. Dzisiaj w naszym studio gościmy panią Annę Marię Jaśkiewicz z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam panią. Witam panią, witam państwa. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o dokumencie, który jest bardzo niebezpiecznym dokumentem. Zgadza się. Zarówno dla naszego życia społecznego, jak i politycznego. Chodzi o konwencję o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wobec kobiet. Wobec kobiet. Artykuł 17, punkt 2 brzmi, cytuję, strony będą rozwijać i promować wśród dzieci, rodziców oraz wychowawców umiejętności właściwego poruszania się w środowisku informacyjnym i komunikacyjnym w odniesieniu do poniżających treści o charakterze seksualnym lub dotyczących przemocy, które mogą być szkodliwe. Rozumiem, że konwencja tym sposobem dopuszcza możliwość, że treści poniżające o charakterze seksualnym mogą nie być szkodliwe. I mam w związku z tym pytanie, czy zna pani poniżające treści o charakterze seksualnym, które w żaden sposób nie szkodzą dziecku i jego psychice? Osobiście takich treści nie znam. Tak jak pani powiedziała, być może autorzy konwencji, a takie treści znają, powinni w takim razie tą wiedzą się podzielić. Ale ten przepis jest rzeczywiście bardzo ważny i doskonale oddaje istotę konwencji, jej ideologiczny ładunek. Bardzo się cieszę, że pani ten przepis przywołała, bo doskonale ukazuje on to, że konwencja tak naprawdę nie stara się walczyć z rzeczywistymi przyczynami przemocy wobec kobiet. Dlatego, że jak pokazują badania, to na przykład seksualizacja wizerunku kobiety w mediach, uprzedmiotowienie wizerunku kobiety w mediach jest jednym ze źródeł przemocy. Tak wskazują na przykład badania przedstawione przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. I z tym konwencja wcale nie stara się walczyć. Ten problem konwencja traktuje z niewybaczalną pobłażliwością, dlatego że konwencja nie nakłada na państwa strony żadnego obowiązku, jeśli chodzi o ograniczanie treści o charakterze seksualnym, o charakterze przemocowym, uprzedmiotowującym. Wręcz przeciwnie tak naprawdę. Wręcz przeciwnie. Jedynie zachęca państwa strony, to nie jest żaden obowiązek. Konwencja koncentruje się na wyłącznie jednym czynniku, który wedle konwencji jest tym jedynym, który determinuje przemoc wobec kobiet. I jest to po prostu płeć. Fakt, że kobieta jest kobietą, a mężczyzna jest mężczyzną. To jest bardzo dobrze zaprezentowane przez preambułę konwencji. W preambule czytamy, że przemoc wobec kobiet jest wynikiem nierównych relacji władzy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Przemoc wobec kobiet jest metodą, dzięki której mężczyźni dominują kobiety, dzięki której mężczyźni utrzymują kobiety w pozycji podległości. Przemoc wobec kobiet ma charakter strukturalny, czy jest zdeterminowana płcią. Czyli czysty neomarksizm tak naprawdę. Tak, zgadza się. To dokładnie. Widać bardzo dużą analogię pomiędzy tym, co przedstawiał Marx i tym, co odnajdujemy w preambule. Konwencja tak naprawdę nie tylko w preambule, bo także na przykład artykuł 12 ustęp 1 mówi o tym, że trzeba wykorzeniać tradycje, zwyczaje i praktyki, które mogą promować wedle konwencji tak zwane stereotypowe wzorce płciowe, stereotypowe zachowania płciowe. Krótko mówiąc, konwencja stara się dodatkowo zantagonizować mężczyznę wobec kobiety, kobietę wobec mężczyzny i tak naprawdę będzie prowadziła jedynie do eskalacji tej przemocy. Konwencja już w preambule wprowadza w taki ideologiczny kontekst walki płci. Wprowadza w tę feministyczną, skrajnie feministyczną ideę walki płci. Dlatego, że tak jak już mówiłam, przemoc w optyce konwencji wynika z tego, przemoc wobec kobiet wynika z tego prostego faktu, że kobieta jest kobietą, a mężczyzna jest mężczyzną. Zatem relacje kobiety i mężczyzny są ze swojej natury naznaczone przemocą. Tak przynajmniej wygląda ta sprawa w optyce konwencji. Jest to niewątpliwie stanowisko, które bardzo silnie uderza w taką instytucję jak rodzina, jak małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny, bowiem w
tym kontekście małżeństwo okazuje się być zalegalizowaniem przemocy wobec kobiet, zinstytucjonalizowaniem przemocy wobec kobiet. To uderzenie w rodzinę, uderzenie w macierzyństwo widoczne jest też w innych artykułach konwencji. Dlatego, że w świetle preambuły, w świetle ideologii, którą konwencja jest przesycona, takimi najbardziej stereotypowymi rolami kobiety jest bycie żoną i bycie matką. Artykuł 14 konwencji mówi między innymi o wprowadzaniu niestereotypowych ról społeczno-kulturowych. To jest w ogóle nowy język dla naszego prawodawstwa. To jest bardzo nowy język dla naszego systemu prawnego i to jest język i w ogóle to jest akt prawny, który spowoduje bardzo dużą dysharmonię, bardzo duży nieład wprowadzi do naszego systemu prawnego, bowiem zawiera także, nie tylko chodzi tu o warstwę językową, nie tylko chodzi tu o to, jakie sformułowania zostały użyte. Rzeczywiście to są sformułowania bardzo nowe i często bardzo nieostre, bo konwencja nie definiuje pojęć, którymi operuje, ale ten akt prawny będzie bardzo niebezpieczny dla naszego systemu prawnego także z tego względu, że zawiera liczne przepisy, które są jawnie sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ten akt prawny jest zanurzony w ideologii, która jest sprzeczna z aksjologią Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą Instytut Ordo Iuris wydał raport specjalny właśnie na ten temat. Co ciekawe, Biuro Analiz Sejmowych nie było w stanie przygotować merytorycznej analizy wspomnianej konwencji. Państwo zrobili to, zdaje się, że o połowę krótszym czasie i nie mieli z tym Państwo żadnego problemu. Zgadza się. Pojawiła się analiza Biura Analiz Sejmowych na temat konstytucyjności, rzekomej konstytucyjności konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Niemniej sam autor tej ekspertyzy przyznaje, iż ze względu na ograniczenia czasowe oraz na objętość konwencji, uwaga, konwencja liczy aż 80 artykułów, nie był w stanie sporządzić kompleksowej, całkowitej analizy konwencji. No jakoś Instytutowi Ordo Iuris ani objętość konwencji, ani względy czasowe nie przeszkodziły w sporządzeniu całkowitej, kompleksowej analizy konwencji. Ta analiza jest zawarta w tym oto raporcie. To jest raport, który został sporządzony przez Instytut Ordo Iuris. I mamy nadzieję, że ten raport będzie stanowił podstawę do merytorycznej debaty na temat zasadności ratyfikacji konwencji. Ten raport, który ukazuje konwencję w całej ideologicznej krasie, który odsłania tę warstwę ideologiczną, obnaża tę warstwę, który ukazuje, prześwietla konwencję w kontekście ustawy zasadniczej, w kontekście Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem analizujemy tutaj konwencję w świetle ram, które wyznacza właśnie Konstytucja. Ten raport wyraźnie pokazuje, że ratyfikacja konwencji będzie bezzasadna i będzie wręcz niebezpieczna. Będzie bezzasadna dlatego, że polskie prawo bardzo dobrze radzi sobie już z problemem przemocy wobec kobiet. Polskie prawo wykształciło mechanizmy, które problem przemocy wobec kobiet identyfikują i radzą sobie z tym problemem. Doskonale jest to pokazane w raporcie, gdzie do każdego merytorycznego artykułu konwencji jest odnośnik, który wskazuje, gdzie w polskim systemie prawnym znajdujemy odpowiednik tego artykułu. Co więcej, radzimy sobie w Polsce problem przemocy wobec kobiet z bardzo dużą skutecznością, co pokazują badania Agencji Praw Podstawowych. A ratyfikacja będzie niebezpieczna z tych względów, o których już rozmawiałyśmy. Wprowadzi do polskiego systemu prawnego, do polskiej rzeczywistości prawnej i społecznej bardzo niebezpieczną narrację nacechowaną skrajnie ideologicznie. A tak jak już mówiłam, konwencja zawiera bardzo liczne przepisy, które są sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem tak naprawdę pytanie o ratyfikację konwencji sprowadza się do pytania, czy chcemy żyć w Polsce, czy chcemy żyć w kraju, w którym nie będzie poszanowania dla praw rodziców, gdzie nie będzie poszanowania dla neutralności światopoglądowej państwa, gdzie nie będzie poszanowania dla na przykład tajemnicy adwokackiej, gdzie nie będzie miejsca dla ochrony rodzin, dla ochrony macierzyństwa, dla ochrony małżeństwa, gdzie będzie legalizowana aborcja na jak najszerszą skalę. Chciałam zapytać o prawa rodziców, dlatego, bo z tego, co zdążyłam się zorientować, to konwencja tak naprawdę trochę ubezwłasnowalnia rodziców. Odbiera im
możliwość wpływania na wychowanie swoich dzieci, na edukację swoich dzieci. Po prostu odbiera im prawo do takiego wychowania dzieci w takim duchu, w jakim chcą to dziecko wychować. To też jest pogwałcenie konstytucji. Tak, zdecydowanie. To jest pogwałcenie prawa, które gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż konstytucja gwarantuje rodzicom, że będą oni mieć prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi poglądami. I konwencja Rady Europy bardzo silnie w to prawo uderza, bowiem przewiduje ona wprowadzenie do edukacji powszechnej ideologicznie inspirowanych materiałów, ideologicznie inspirowanych treści, treści opartych na tak zwanych niestereotypowych rolach płciowych. Zresztą chyba nie tylko to. Z tego, co wiem, to również jest ogromne zagrożenie seksualizacją przez materiały, które będą odgórnie narzucane przez resort odpowiedzialny za szkolnictwo. Zgadza się, ale te tematy są jakby ze sobą powiązane, bo one wypływają z tej samej ideologii, z tego są zakorzenione w tym samym kontekście, w który wpisuje się cała konwencja. Proszę mi powiedzieć, artykuł 28 konwencji. To jest... Chyba nie przesadzę, jeżeli powiem rewolucja w polskim prawie, jeżeli to zostanie wprowadzone. Dlatego, bo wszelka tajemnica zawodowa, niezależnie od tego, czy to będzie lekarz, czy to będzie adwokat, czy to będzie radca prawdy, zostaje zniesiona. To prawda, to jest także bardzo... Bardzo niebezpieczny przepis, to jest także przepis, który jest sprzeczny z gwarancją konstytucyjną, z gwarancją prawa do obrony. Każdy ma prawo do obrony i tajemnica adwokacka jest jednym z elementów, które na to prawo się składają, prawda? Dlatego, że każdy, jeśli chce być dobrze broniony, musi mieć możliwość zaufania swojemu adwokatowi. A konwencja rzeczywiście wprowadza taką... zawiera takie postanowienie, że żadna tajemnica zawodowa nie będzie mogła być wykorzystywana w celu na przykład ukrycia jakiegoś zachowania przemocowego. Czyli po prostu adwokat będzie musiał powiadomić odpowiednie organy o tym, iż takie zachowanie przemocowe mogło nastąpić. Nawet jeśli byłby normalnie objęty tajemnicą adwokacką. To samo dotyczy terapeutów. Jeżeli dana rodzina zgłosi się do terapeuty z problemem przemocy, który będzie chciała rozwiązać we własnym gronie, to ten terapeuta będzie zobowiązany przez prawo do zgłoszenia tego organom ścigania. To już jest tak ewidentna ingerencja w rodzinę, że na skalę wprost niespotykaną. To prawda, o tym też, tego tematu także dotyczyła konferencja, która została zorganizowana we wtorek. Jedna z pani Barbara Gujska, która reprezentowała Stowarzyszenie Stop Manipulacji, mówiła właśnie o tym. Mówiła o tym, że konwencja tak naprawdę będzie uniemożliwiała w dużym stopniu takie polubowne rozwiązanie różnych problemów, dlatego że właśnie wprowadza ten obowiązek informowania o wszelkich aktach przemocy, uniemożliwia zachowanie tajemnicy, no i doskonale wpisuje się w tę ideologiczną, feministyczną, skrajnie feministyczną ideę walki płci. Czy to oznacza, że mamy do czynienia z nowym nurtem w prawodawstwie już nie tylko może polskim, ale ogólnoeuropejskim? To nie jest pierwsza tego typu konwencja na świecie. Otóż tego typu konwencje już funkcjonują. Mam to na myśli na przykład konwencję z Belem do Pará, która funkcjonuje w licznych państwach Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej. Jest to konwencja z roku 1994. Jest to konwencja bardzo podobna do konwencji Rady Europy, żeby nie powiedzieć bliźniacza. Zakorzeniona jest w takim samym ideologicznym
kontekście zawiera takie same ideologiczne treści. I porównanie tych konwencji, porównanie mechanizmów, które będą monitorowały wdrażanie postanowień tych konwencji, dostarcza także dodatkowych informacji, jeśli chodzi o takie drugie życie tej konwencji Rady Europy. To także bardzo martwi, dlatego że gdy analizujemy doświadczenia państw amerykańskich, gdy analizujemy działalność takiego komitetu ekspertów, który ma za zadanie czuwać nad wprowadzaniem postanowień konwencji z Belem do Pará, okazuje się, iż ten komitet dokonuje takiej kreatywnej wykładni konwencji i lobbuje na przykład, wywiera silną presję, wymusza wręcz na państwach stronach zalegalizowanie aborcji na jak najszerszą skalę. Nie chodzi tu wyłącznie o dopuszczenie aborcji w przypadkach, gdy kobieta została zgwałcona, ale także w przypadkach, gdy na przykład dokonanie aborcji pomogłoby jej utrzymać pełnię życia, pełnię zdrowia psychicznego. No, to jest znaczy, to jest oficjalna wersja, bo wiadomo, że żadna aborcja jeszcze zdrowiu psychicznemu kobiety się nie przysłużyła. To prawda, zdecydowanie. I tym bardziej niepokoi nas to, że konwencje Rady Europy, wdrażanie postanowień konwencji Rady Europy będzie monitorowała grupa GREVIO, która ma kompetencje bardzo podobne do tego komitetu ekspertów, który działa na gruncie amerykańskim. Dlatego możemy się spodziewać takich samych sytuacji, takich samych zagrożeń. Dziękuję Pani serdecznie. Jeszcze zapewne nieraz do tematu konwencji wrócimy, gdyż biorąc pod uwagę to, że ma być ona lada moment ratyfikowana. Miejmy nadzieję, że nie ratyfikowana. Miejmy nadzieję, że nie na razie dopiero debatowana. To będzie temat, nad którym warto będzie się pochylić raz jeszcze. Zdecydowanie i zapraszam jeszcze raz do lektury raportu przygotowanego przez Instytut Ordo Iuris. Dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.